Cześć Wam, Kledik, witam Was w kolejnym komentarzu z Call of Duty Black Ops 2. Po tym krótkim wstępie z dronem możemy rozpocząć komentarz. Od czego bym tak zaczął? No jest to, jak widzicie, dominacja na mapie Standoff. Mam jeszcze tutaj 55 level bez prestiżu. Killstreaky, no to Łowca, Hellstorm, Grand Bomb, no najlepiej mi się nimi gra. Wtedy jeszcze MP7, nie miałem jeszcze tak ogarniętych wszystkich broni. I naprawdę fajnie się nimi gra, jeżeli chodzi o tego latającego, ten latawiec, tego łowcę. To wtedy jeszcze zabijał, tak jak teraz widzicie, zabije dwóch agresorów. Zabił. A teraz jak gram już na tym trzecim prestiżu, jak gram moim, rzucam łowcę, to nic innego nie trafia, tylko BSP. To jest naprawdę irytujące. A jak zobaczycie w sumie w tym filmiku, no to jak lata łowca, to praktycznie lata cały czas we mnie. No i to też trochę irytuje. A teraz przechodzę do takich spraw, o których chciałbym pogadać. Premium do Battlefielda 3. Dowiedziałem się od Bacy, że Media Expert Premium do Battlefielda 3 kosztuje 50 zł. No co jest moim zdaniem dziwne, ale jutro to sprawdzę. Jeżeli naprawdę kosztuje 50 zł, to bardzo opłaca się kupić, bo wszystkie DLC-ki kosztują razem 250 zł osobno. A razem, jakbyśmy mogli mieć za 50 zł, no to naprawdę korzystnie. Z tego co ja wiem, to on kosztuje 107 zł chyba w Empiku, więc nawet i tak tanio jest za stówkę. Jeżeli kosztuje 50 zł, to kupię jutro, jeżeli stówkę, to kupię poniedziałek za tydzień na stówę. W tym filmiku, tak jak w tytule, pokażę Wam po pierwszej rundzie między pierwszą a drugą, jak ustawić stary wygląd na YouTube. Potem nowy na pewno wiele osób kurza. Nuke w Black Ops 2, no to naprawdę, to jest shit. Nawet taki popularny kanał. Zbiór kanałów jak Machinima zrobili ostatnio fejkowy filmik, który jest po prostu montażem, ściemą, który pokazuje, jak goście po 25 killach bije Nuke'a w Black Ops 2. No to jest po prostu ściema, jakich mało, bo oczywiście sprawdziłem to, miałem wczoraj staty 30-0. To dwa razy bez używania jakichkolwiek streaków z wyłączonymi streakami. Także wszystkie takie teorie, że ukryty killstreak jest za 5000 punktów albo za 30 kili bez deada, to jest naprawdę, to jest ściema. Wczoraj to sprawdziłem. I to nawet nie raz, przedwczoraj czy też wcześniej też miałem lepsze staty. Nawet na screenach możecie sobie zobaczyć, na jednym filmiku miałem 53-1. To właśnie pod koniec mnie zabili, miałem 53-0. I też to, nie, to ściema, nie ma żadnego ukrytego killstreaku, a ten filmik z Machinimy to jest po prostu jeden wielki fotomontaż. Jeżeli dacie sobie na HD i zobaczycie, to widać fotomontaż właśnie. No, Machinima już wcześniej robiła takie przekręty, bo jak wyszło MW3, to pierwszy filmik, jaki wrzucił twórca Machinimy, no to był pierwszy MOAB na świecie, który był po prostu lost byle jakim filmikiem parusekundowym, który miał po prostu przykuć wyświetlenia widzów. Taką ściemą, wiadomo, wyświetlenia, kasa, nie? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. No i teraz zrobili to samo. Serio, nieprawdą. Teraz przechodzimy do premier. Ciekawe, jak będzie wyglądało MW4 w przyszłym roku. Na pewno już nie zrobię nic fajnego, bo Call of Duty, tak jak mówiłem wcześniej, zakończyło się u mnie na Black Ops 1, bo Black Ops 2 to już jest takie bardziej MW3. No i na pewno nic nowego już nie wymyślą. Będzie coraz gorzej, będą się tłumaczyć, że to jest z pomocą dla... No nie powodzian, to jest z pomocą dla konsolowców. No i premiery na luty 2013, czyli jednak koniec świata nie może nastąpić, skoro takie zajebiste premiery mamy na luty, marzec. Co mamy w lutym? W lutym mamy Dead Space'a 3, Aliens, Colonial Marines, MechWarrior Online, Crysis 3, Devil May Cry, Fear Origin Online, Lost Planet 3, Sniper Ghost Warrior 2, Mountain Blade 2, to jest luty. Było tego jeszcze dużo, dużo więcej, ale wyciągałem takie lepsze tytuły i trochę tego jest. Na marzec wcale nie jest gorszy. Marzec mamy Arma 3, Castle Story, Tomb Raider, ostatni DLC do Battlefielda 3, czyli Endgame, Amnezję nową, gdzie tytuł mnie trochę zdziwił, bo Amnezja a Machine for Pig, czyli maszyna dla świń, trochę dziwnie brzmi, jak to wyjdzie, zobaczymy. Raczej na pewno będzie straszne. Path of Exile, Metro Last Night i Bioshock Infinite, whatever. No i premiery zarąbiste, także pierwsza runda nam już zleciała. Zbierzemy się za przywracanie starego YouTube'a.
Co musicie zrobić? Zaraz zobaczycie. Tak u mnie wygląda główna strona YouTube'a. Klikam sobie w zakładkach, ale naprawdę musicie wejść tutaj. Musicie mieć stronę tą, klikając na znacznik YouTube, tu macie swoje subskrypcje, wszystko, cały ten sheet, co warto obejrzeć, co ostatnio wkurza, i klikamy następujące rzeczy. Narzędzia dla twórców witryn, konsola www. Oczywiście będąc w zakładce z tym YouTube'em, z główną stroną. Tutaj na dole, w lewym dolnym rogu wpisujemy to. Nie podyktuję wam tego, no nawet jakbym chciał, no sorry. Będzie to w dyskrypcji, co macie wkleić, i to wklejacie, naciskacie Enter, zamykacie konsolę, odświeżacie i macie taki wygląd YouTube'a, ten wygodniejszy, bo ten nowy to jest naprawdę shit. No i to wszystko. To wszystko z tego poradnika. Tutaj nam się już zaczyna druga runda z takimi statami. I co muszę wam powiedzieć, od kilku dni, może nawet tygodnia, mam partnera z TGN TV. Napisali mi, że do 5 czy 10 dni dadzą mi tak już full te full opcje konta, czyli dashboard, czyli ten większy wygląd, większy layout na głównym kanale. Do 5 dni, 10, czyli 10 dni upływa teraz w sobotę 15. Jak to będzie wyglądać, nie wiem. Ale jak będzie z zarabianiem, również nie wiem, bo Google AdSense zablokował mi kartę AdSense, czyli kartę zarabiania, po prostu za free, gdzie w umowie nawet sobie zaznaczają, że mogą przerwać umowę bez podawania powodu, bo im tak się chce, bo będą mało zarabiać, to zerwą z wami umowę, zablokują wam kartę i was udupią na przyszłość. Dlatego odradzam partnera z Google AdSense na starcie, bo może wam udupić jakąkolwiek przyszłą realizację swoich planów z jakimś lepszym partnerem. No i tą kartę mam zablokowaną, ale mimo wszystko partnera z TGN TV dostałem. Skąd TGN TV? No bo na przykład kiedyś mi kumpel podrzucił kanał Agnostika, tam zobaczyłem, on ma partnerstwo TGN TV, parę innych osób również polecało. Także wybrałem TGN TV, mają nawet support dla Twitcha, dlatego czemu nie? Nie zgłaszałem się do fullscreena, ponieważ fullscreen strasznie trzepie na kasie, po prostu mniej wypłacałem niż to jest napisane. Ale nie o kasę tu chodzi, bo kasę mogę mieć zablokowaną, niech sobie tą kartę Google AdSense zatrzyma, niech nie odblokowują, byle miałbym możliwość zmieniania miniaturek na niestandardowe i ewentualnie ten większy layout na głównej stronie YouTube'a. Tutaj widzicie, zobaczycie takie fejle z kosą, jak to jest bicie się na noże w Black Opsie 2. Animacja noża, gdzie tam, a może jednak. No tak to wygląda, no są fejle z tym nożem. Z tym oczywiście nie, bo ten to 90% zabija. Nawet z teleportami do 3 metrów. I także no, tego partnera mam, zarabiać na nim nie muszę. Ważne, żeby mi odblokowali te, wiadomo, miniaturki i większy layout. No i to było fajne, nie? Jeżeli chodzi o też, muszę wam powiedzieć, tak jeszcze sprawa gamingowa. Black Opsa 2. C4 Tomahawk to jest po prostu pro wyposażenie, no ja nie uznaję tego wyposażenia jak powiedzmy 90% graczy w Black Ops 2, czyli Berta pod dupę i pałka porażająca, co jest po prostu, jeżeli nie gramy na przeciwodonkowej masce, to jest po prostu śmiercionośne, bo wejdziemy w to, to nas zabije, no chyba że pałka, ale wchodzimy w pałkę, to przez zaraz gościu wie, że tam jesteśmy, biegnie, dead. No i ja lubię grać na C4 Tomahawku, muszę powiedzieć, to jest naprawdę bardzo dobre, C4 Tomahawk. C4 nawet wolę bardziej niż Semtex. Jeśli mam do tego szybkie użycie sprzętu, to jest naprawdę bardzo dobry staw. Rzucamy takie C4, z dwóch, trzech możemy sprzątnąć. I bardzo, bardzo dobrze na to czasami się wychodzi. Po dwóch, trzech gości można zabić, a takim Semtexem, no nie bardzo. Strasznie. Potem, jak widzicie tutaj, no zabijam po jednym z Hellstorma. No, na dominację najlepszy jest jednak Grand Bomb. A Hellstorm jest taki na takie luźne mecze, na przykład Kill Confident i takie tam Team Dead mecze. Jeżeli chodzi o Hellstorma, to właśnie tak powiedziałem. A z dobrych keystreaków jest Steel Chopper. Steel Chopper naprawdę puszczony w dobrym miejscu, czyli na środku mapy, na przykład na mojej mapie, robi naprawdę niesamowitą rzeźnię. I warto go mieć. V-Tool. Gwiazda śmierci, średnie killstreaky, muszę wam powiedzieć. Grałem na nich
nie polecam. Pieski też nie są jakieś takie fajne. No, jeżeli ktoś chce jakąś losować, to paczucha. Bardzo dobre kistryki można stamtąd wylosować, nawet i rój, który jest, no, rój robi rozpierdol, to naprawdę, tego nie kryje. Na przykład właśnie rój można dostać, ale paczkę, no, ja mam pecha do paczek, ja podnoszę paczkę, to mi zawsze mnie ktoś zabije. Dlatego nie gram na paczce. Często gram na przykład teraz BSP, łowca, counter, BSP. To jest fajny staw. Także następne filmiki postaram się, może nie wiem, może wrzucę z Black Opsa 1, coś tak odmiennie, może z MW3, może coś nawet z MW2. Pograłbym w MW2 właśnie. To ciekawe, jak tam z lobby jest. Także to było tyle z tego typu poradniku. O, Hestio, sorry, nie zagrałem. Nagrywałem akurat filmik. Tutaj jeszcze widzicie Grand Bomb i taki fajny Hellstorm na zakończenie meczu. To było wszystko w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie, komentarze. Na razie.